Dwie kolejne strzelaniny w Kalifornii. Nie żyje co najmniej 7 osób. Policja ujęła podejrzanego. Do strzelaniny doszło w mieście Half Moon Bay, położonym 30 km na południe od San Francisco. Policja otrzymała zgłoszenie po godzinie 14 czasu lokalnego. Po przybyciu policjanci zlokalizowali 4 osoby zmarłe w wyniku ran postrzałowych. Piąta również z raną postrzałową została przewieziona do szpitala w Stanford z obrażeniami zagrażającymi życiu. Wkrótce później, ale na terenie innej firmy, odnaleziono kolejne 3 ciała. Ofiarami ataków są chińscy robotnicy rolni. Podejrzany został już zatrzymany, przebywa w areszcie. W toku śledztwa zidentyfikowano podejrzanego 67-letniego mieszkańca Half Moon Bay. W jego samochodzie odnaleziona została półautomatyczna broń. Mężczyzna, jak ustaliła policja, miał działać sam, dlatego nie ma ciągłego zagrożenia dla społeczności. W tym kraju jest po prostu za dużo broni i musi nastąpić zmiana. Zaledwie 2 dni temu, również w Kalifornii, doszło do strzelaniny. Napastnik zastrzelił 10 osób, uczestników obchodów chińskiego Nowego Roku. 11 z ciężkimi obrażeniami zmarła w szpitalu.